Sąd podejmie dzisiaj decyzję w sprawie aresztu dla projektanta escape roomu w Koszalinie, w którym w pożarze zginęło 5 nastolatek. Wiadomo już, że dziewczyny zatruły się czadem. Miłosz S. usłyszał zarzuty umyślnego doprowadzenia do stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania zeznań. Prokuratura przesłuchała ciężko poparzonego pracownika escape roomu, który był na miejscu zdarzenia w momencie tragedii. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May potwierdziła, że do głosowania zatwierdzającego Brexit dojdzie w połowie miesiąca. Wcześniej jedna z gazet doniosła, że premier rozważa kolejne odłożenie głosowania. W brytyjskim parlamencie, który zbierze się dzisiaj po przerwie świątecznej, trwa impas. Theresa May zmaga się z buntem grupy własnych posłów, którzy nie zgadzają się na forsowanie przez nią porozumienia. Jeśli impas nie zostanie przełamany, to wśród scenariuszy możliwe jest odłożenie Brexitu, drugie referendum lub twardy Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez umowy. W Los Angeles odbyła się 76. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Nagrody przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood. Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym okrzyknięty został Rami Malek. Obraz Bohemian Rhapsody został najlepszym filmem dramatycznym. Najlepszą aktorką w filmie dramatycznym została Glenn Close za rolę w Żonie. Złoty Glob w kategorii Najlepszy reżyser otrzymał Alfonso Cuarón za film Roma. Najlepszym aktorem w komedii lub musicalu został Christian Bale, który wcielił się w postać wiceprezydenta Dicka Cheneya w komediodramacie Vice. Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzą Boże Narodzenie. Wypada ono 13 dni po świętach katolickich. Różnica wynika ze stosowania różnych kalendarzy. Prawosławni korzystają z juliańskiego, a katolicy z gregoriańskiego. Prawosławne Boże Narodzenie trwa 3 dni. Tradycyjnie zarówno w cerkwiach, jak i domach ustawia się choinki. Świąteczne dni to czas rodzinnych spotkań i kolędników. Cykl świąt zimowych, w skład których wchodzi Boże Narodzenie i Nowy Rok, obchodzony 14 stycznia, zamyka 19 stycznia święto Epifanii, symbolizujące Chrzest Pański w Jordanii.